Drogi księże biskupie jubilacie, 25 lat Twojej pięknej i owocnej kapłańskiej posługi, od 4 lat biskupiej, nie można oderwać od Twojego całego życia, które, jak wspomniał ksiądz proboszcz na początku tej Eucharystii, rozpoczęło się tutaj wysokie. Dlatego z okazji jubileuszu gromadzimy się tutaj wysokie, aby posługując się wyznaniem błogosławionego Jana Pawła II w Wadowicach, również z Tobą powiedzieć: tutaj wszystko się rozpoczęło. Wszechmogący Boże, składam Ci ofiarę uwielbienia za to, że mnie powołałeś przed 25 lat do służby kapłańskiej i błagam, abyś swojej dobroci doprowadził do końca dzieło, które we mnie rozpocząłeś bez moich zasług. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Jesteśmy bardzo wdzięczni opatrzności za to, że możemy na naszej Królestwie Ziemi świętować ten piękny jubileusz 25-lecia kapłaństwa. Ogromnie cieszy nas, że jesteś z nami często i fizycznie, i dzięki nowoczesnym technikom, poprzez radio, internet. Nie zapomniałeś o swoich korzeniach, że ciągle mocno związany jesteś ze swoim ludem. Z dumą więc możemy powiedzieć, że jesteś synem tej ziemi. Drogi księże biskupie, życzę Ci w imieniu własnym, mieszkańców całej gminy, wszelkich władz, opieki Matki Boskiej Bolesnej, realizacji wszelkich zamierzeń oraz dużo, dużo zdrowia. Wraz z oleskimi różami chciałbym podarować Świętemu Biskupowi replikę pomnika Jana Pawła II, wykonaną w brązu przez profesora Stasińskiego, który odsłaniałeś przed górą miesiące na Oleskim Rynku. Niech niezapomniana postać błogosławionego Jana Pawła II, wielkiego kapłana, będzie dla Ciebie przykładem i wsparciem na Twojej niełatwej kapłańskiej drodze. Czcigodny nasz księże biskupie, proszę przyjąć wyrazy szczerej gratulacji i szacunku ode mnie osobiście oraz mieszkańców powiatu leskiego z okazji 25. rocznicy święcej kapłańskiej. Niestrudzona praca na rzecz diecezji opolskiej niesienie wsparcia bliźniemu na każde pole. Budowanie duchowej świątyni połączone z żarliwością serca, to wszystko oferuje ksiądz swoich bliskich diecezjana od 25 lat. Jest ksiądz biskup przewodnikiem i nauczycielem. Z doświadczenia i głębi wiary księdza biskupa czerpie. Przecież i wytrwałości dalszej pracy już na szczęście. Niech przekaz wiary z taką sumiennością realizowany przez księdza biskupa każdego dnia kwitnie i ubogaca nasze serca. Życzę zdrowia i pogody ducha oraz realizacji wszystkich planów na niełatwej drodze pasterza opolskiego w czarnie. Z głębi serca wszystkiego pracowali i
przez to jakoś ksiądz biskup jest nam szczególnie bliski, jako też kapłan z tej ziemi się wywodzący i potokiem świętej Anny, kiedyś wzrastający w swojej pierwszej młodości. Ta ziemia, chociaż niewolna od wpływów tego świata, wciąż jednak szuka głosu pasterza. Chce słuchać głosu pasterza. I dlatego cieszymy się, że dzisiaj po kapłańsku możemy być razem z księdzem biskupem, dziękować za dar kapłaństwa, księdza biskupa i nasz, że kapłaństwo nas zbratało razem ze sobą tu, właśnie na tej ziemi. Niech będę wyraziciel serdecznych życzeń tych właśnie kapłanów oleskich w szerokim pojęciu, pracujących i pochodzących z ziemi oleskiej. Życzymy dobrego zdrowia. Niech Duch Panu żywicie prowadzi swoje mądrości. Niech ludzie będą życzliwi. O to się modlimy, o to prosimy i tego życzymy. Trudna rzecz, tym bardziej, że jestem pierwszy, tak, że się jubilatem i czuję się co najmniej swoim.
wdzięczności. To przeżywanie jubileuszu wzbudziło też w moim sercu, Bogu i ludziom. Jedna z reporterek, jeszcze zanim zaczęły świętować, podeszła i mówi, no niechby się biskup podzielił tym, co jakoś tak wynika z podsumowania tego 25 lat. Ja mówię, proszę Pani, nie mam czasu podsumować. Może ten czas przyjdzie przez wakacje, ale na razie podsumowywać nie było czasu. Natomiast w czasie świętowania jedno Pan mi objawił dobitnie. Że dziękować muszę nie tylko żywym, ale zmarłym. A jak tak zacząłem tu i tam porównywać, to jest prawie już 50-50. Połowa na cmentarzu, połowa żyjąca. Nawet mojej najbliższej rodzinie. Dlatego to, co chcę powiedzieć, będę wymieniał tutaj niektórych z Was, jest to dość ryzykowne. Miejcie to, tego świadomość, że zawsze, nawet już jak nie będę wspominał wielu zmarłych, bliskich mi, że są mi szczególnie w tych dniach bliscy w sercu. Ksiądz proboszcz bardzo dobrze już mnie nieco wyręczył. Ksiądz biskup też mówi o mojej najbliższej rodzinie. Ja myślę, że moja najbliższa rodzina doskonale wie, że wdzięczny im jestem i nawet już wiedzą, za co im wdzięczny jestem. Nie będę się więc rozwodził. Powiem tylko krótko. To mojemu domowi rodzinnemu zawdzięczam takie poczucie bezpieczeństwa, które niesie przez życie, poczucie obecności, bliskości, choć fizyczna nieraz bliskość jest niemożliwa, ale zawsze uczuwam, że są ze mną. No i ta miłość, która nie polega, to jest doświadczenie znowu, na deklaracji. Bo dzisiaj ludzie składają często takie deklaracje. Kocham Cię, Synu, kocham Cię, córko. Ja tego nie słyszałem, a ja to po prostu nawet nie tyle wiedziałem, jak to czułem i czuję. Za to szczególnie dziękuję. Także mamie chrzestnej i wszystkim wujkom i ciotkom, kuzynom, kuzynkom. W ogóle bardzo się cieszę, żeście zjechali, bo nawet niektórzy nie mogli być wtedy, jak były prymicje 25 lat temu, inni nie mogli być, jak były prymicje w biskupie. Dzisiaj jesteście. Bo i też widzę, że są nowi w tej rodzinie. Są tak nowi, że byłem święcony, jak prymicje odprawiałem, to ich na świecie nie było. To dobry znak. Rodzina się rozwija. A choć w jednej linii czają nazwisko padło, to są takie linie, gdzie to czają przetrwa. Bóg zapłać Wam, mówię pół żartem, ale bardzo też serio, za wszystko, za wszelkie dobro, za starania, za modlitwę, za życzliwość. I za tą tu dzisiaj obecność.